W Rzeszowie już przed 19 długa, a nawet bardzo długa kolejka chętnych ustawiła się przed wejściem do podziemnej trasy turystycznej. Choć taką wycieczkę można sobie zrobić na co dzień, a rzeszowskie podziemia są dostępne dla zwiedzających od dobrych kilku lat, to właśnie Noc Muzeów zmobilizowała wiele osób. Chcieliśmy po prostu zobaczyć, zwiedzić trasę i... To znaczy ja już byłam, ale narzeczonemu chciałam pokazać. Pierwszy raz byłam dawno, jak otworzyli, a teraz pasowałoby obejrzeć jeszcze, zobaczyć, co się zmieniło. Co nas skłoniło? No to, że jest na pewno za darmo. Ale to był tylko jeden z wielu argumentów za udziałem w Nocy Muzeów. Wiele osób wcześniej dokładnie rozplanowało czas, tak aby zobaczyć jak najwięcej. No, uważam, że jest to wspaniała impreza, która zachęca jakby do zobaczenia tego, co mamy w Rzeszowie, o czym często nie wiemy, że coś takiego mamy. Ja zawsze co roku staram się przyjść. Tym bardziej, że do Nocy Muzeów starannie przygotowują się też uczestniczące w niej placówki, prezentując rzadko pokazywane eksponaty lub przygotowując specjalne wystawy. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w tym roku zdecydowało się na przykład na polskich kolorystów. 66 prac, w tym dwa tak zwane obrazy dwustronne i prezentowany po raz pierwszy zwiedzającym nowy nabytek – olej Józefa Pankiewicza Rzeka w Giverny. Zwiedzający najczęściej pytają, czy ten obraz jest naprawdę nasz, czy on będzie w muzeum na stałe, czy to jest rzeczywiście ten, który Państwo w telewizji pokazywali, czy rzeczywiście on należy do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Choć nie tylko praca Pankiewicza przyciągała uwagę zwiedzających. Na przykład te złote sztuczce. No, fajne były. Córka właśnie jest zainteresowana. Bardzo ciekawy domek i to jest 48 rok. Tak. Były też atrakcje mocno wybuchowe i to bez żadnej przenośni, na przykład w Muzeum Energetyki w Rzeszowie. Było super. Jestem zachwycona, po prostu mega i najfajniejszy był pokaz właśnie z muzyką, ten taki odgrywany, bo genialny, naprawdę. Spektakl z ogniem w roli głównej można było też zobaczyć w Jarosławiu przed słynną kamienicą Orsetti. A w środku odbywała się muzyczna, a dokładnie gitarowa Noc Muzeów. Podobało się nie tylko widzom, ale też wykonawcom. Jestem zachwycony atmosferą Nocy Muzeów. Tyle ludzi dookoła i te dobre emocje, które tu naprawdę czuć. Na Podkarpaciu Noc Muzeów odbyła się w kilkudziesięciu miejscach, tylko w Rzeszowie w 14. Muzea, galerie, archiwa i trasy turystyczne odwiedziło w sumie kilkadziesiąt tysięcy osób.